wyborcza rzeczywistość. Nieudana próba manipulacji wyborcami. Odsłonią tablicę na stulecie niepodległości. Dąbrowska transgresja na żywo w talent show. Przedsiębiorców zapraszamy do udziału w promocji. Co nowego w dąbrowskim sporcie? Witam serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Wiadomości Dąbrowskie. Za nami wybory samorządowe. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej spełnili swój demokratyczny obowiązek i wybrali 25 radnych do Rady Miejskiej, a także nowego gospodarza miasta. Wybrani spośród kandydatów będą sprawować władzę samorządową w naszym mieście przez najbliższe 5 lat. O tym, jak rozłożyły się głosy w drugiej turze i o tym, jak rozłożyły się mandaty wśród radnych, szerzej w naszych materiałach na portalu informacyjnym tvdg.pl. Jako telewizja mieszkańców Dąbrowy Górniczej będziemy się im bacznie przyglądać, czy regularnie spełniają swoje przedwyborcze obietnice. W przedwyborczy piątek kończący swoją kadencję prezydent Zbigniew Podraza zwołał w okradzionowe zebranie reprezentantek dąbrowskich kół gospodyń wiejskich. Celem było m.in. przekazanie nieprawdziwej informacji, którą prezydent opublikował wcześniej, że po wejściu w życie nowych przepisów zatwierdzonych przez Sejm istniejące już koła gospodyń wiejskich przestaną istnieć. Na to kłamstwo szybko zareagował poseł na Sejm RP Robert Warwas, który wydał oświadczenie wyjaśniające prawidłowy tok rozumowania wprowadzonych zmian w prawie. Gospodynie mogą spać spokojnie o swoje koła. Więcej szczegółów w naszym materiale. W najbliższą niedzielę, 11 listopada, czeka nas ważne święto narodowe. Dąbrowianie lokalnie postanowili także uczcić święto niepodległości i na stulecie odsłonią dwie tablice pamiątkowe. O godzinie 10 w Ząbkowicach po zbiórce przy remizie OSP nastąpi przemarsz ze śpiewem pieśni patriotycznych, msza święta w intencji ojczyzny parafian oraz koncert przygotowany przez młodzież z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Sosnowca. Około godziny 12 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy z roku 1931. Podobne wydarzenie w tym samym czasie zaplanowano w Strzemieszycach, gdzie rozpocznie się uroczystość zaplanowana na godzinę 10.30. Ciekawym wydarzeniem jest inicjatywa podjęta przez uczniów liceum imienia generała Władysława Andersa oraz szkoły podstawowej nr 18, którzy dziś o godzinie 11.11 odśpiewali na Dąbrowskim Placu Bema hymn narodowy. Przypominamy, że 12 listopada jest dniem wolnym od pracy. Odpoczywając od tematów samorządowych, zachęcamy do kibicowania dąbrowskim artystom. W sobotę muzycy z zespołu Transgresja wystąpią w programie Mam Talent. Jest to zespół grający alternatywny, mocny i psychodeliczny rock. Spektakularny wizerunek, bardzo mocny i życiowy przekaz powodują, że ich koncerty to, oprócz energetycznych walorów muzycznych, niezapomniane show. We wrześniu artyści usłyszeli 3 razy tak od Agnieszki Chylińskiej, Augustina Eguroli i Małgorzaty Foremniak i przeszli do dalszego etapu. Lokalnych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w promocji. Dla pierwszych 5 lokalnych przedsiębiorców z Dąbrowy Górniczej, którzy wyślą do nas mail o treści zamawiam bezpłatną reklamę na adres tvdg.pl/gmail.com mamy specjalną ofertę. Zamieścimy na 10 dni w górnej części naszego portalu tvdg.pl ich baner reklamowy w tak zwanej karuzeli. Zapraszamy zatem do kontaktu z naszą redakcją. Sprawdźmy, jakie efekty osiągają dąbrowscy sportowcy. W najbliższy weekend tradycyjnie na Murawy wybiegną wszystkie dąbrowskie drużyny piłkarskie. I tak w B-klasie Promień Strzemyszyce Mały zmierzy się z Niegowoniczkami, RKS Zagłębie z drużyną Zew Kazimierz, a w meczu dąbrowskich zespołów staną naprzeciw siebie Zagłębiak Tucznawa i KS Mydlice. Jedną klasę rozgrywkową wyżej w A-klasie Przemsza Okradzionów zagra u siebie ze Skalniakiem Kroczyce, Unia Ząbkowice na wyjeździe z gminą Psary, a MKS Ujejsce także na wyjeździe z ekipą KS Preczów. Występująca w lidze okręgowej Tęcza Błędów tym razem uda się do Miedar, gdzie zmierzy się z miejscowym Orłem. Z kolei znajdująca się na 6 miejscu w tabeli 4 ligi Unia Dąbrowa Górnicza swoje spotkanie rozegra z Sarmacją Będzin. Początek tego meczu został zaplanowany na sobotę na godzinę 11. Mamy dla Państwa raport z tego, w jakich działaniach brały udział dąbrowskie służby mundurowe. W minionym tygodniu Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej interweniowała 17 razy, w tym 4 interwencje dotyczyły kolizji, 2 wypadków drogowych, gdzie były 2 osoby poszkodowane.
Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Państwa prognozę pogody. Pogoda na ten tydzień wygląda następująco. Sobota częściowo słoneczna, a termometry pokażą nam 14 stopni Celsjusza. W niedzielę przelotne opady z przejaśnieniami i 13 stopni. Poniedziałek przeważnie słonecznie, a termometry wskażą 16 kresek. Wtorek przelotne opady i tylko o jedną kreskę mniej niż w poniedziałek. W środę będzie ponuro i chłodno, bo tylko 11 stopni Celsjusza. Czwartek podobnie jak dzień wcześniejszy i 10 stopni. Piątek będzie chłodny, tylko 9 stopni z częściowym zachmurzeniem. I to już wszystkie informacje na dziś. Do zobaczenia za tydzień.